No, siemano widzowie. Krótka i szybka informacja dla was, bo nie wszyscy będą wiedzieć. Kurde, nie tędy poszedłem. Dobra, mniejsza większość. No będzie dzisiaj stream na nowym rezerwowym kanale. Nie wiem, jak się tam wbijecie, jak wam się uda. Patrzcie, ale nie widzicie tego numeru, zaraz wam pokażę. Ktoś zapomniał koszyka. Zawieść albo zabrać. Także będzie nowy kanał zastępczy do tego 31 sierpnia. Będzie nowy kanał już powiadomiony, zostały osoby na Facebooku. Nie wiem, czy mnie znajdziecie, bo będzie ciężko. A może i nie, bo skoro już mnie parę osób znalazło, robiłem testa, to wszystko powinno hulać. To jest czytać z ust. TV, przerwa, Mexico, przerwa, 1, 7, 6. Dzisiaj koło 14 zaczniemy streamować. Nie mają gdzie hałasować, no. Zaczniemy streamować i to będzie taki rezerwowy kanał na razie. No nie spodziewam się żadnych wielkich donów, bo wiadomo, słuchajcie, no bez przesady. Szczerze mówiąc, nikt nawet nie będzie o tym wiedział, nawet dziś, no może jutro, pojutrze się rozejdzie, nie? Natomiast dzisiaj na pewno nie. Jakie tematy poruszę? Poruszę temat pana K. Bo już naprawdę, ten chłop przesadza, już ja naprawdę też powiem parę słów dzisiaj na ten temat. Poruszę temat słynnej afery Rafoniksa, dokładnie, bo zawsze trochę mi się to myli. Z drugim innym streamerem, ale bo to troszeczkę takie podobnie się wymawia. Poruszę temat ten, wypowiem swoje zdanie na ten temat, co sądzę na ten temat i dlaczego. No wypowiem się też o kłopotach drużyny naszej reprezentacji, a mecz już coraz bliżej. Także jeszcze raz was zapraszam. To krótka informacja była. TV, przerwa. Mexicano, przerwa 176. Powinniście mnie znaleźć. Skoro inne osoby znalazły mnie, to powinniście mnie znaleźć. No i sobie pogadamy, no. Niestety to 31 sierpnia będę musiał tam balować, no. Akurat tak się, słuchajcie, złożyło, no. Nie spodziewałem się tego, ale tak wyszło, jak wyszło, no. Także jeszcze raz zapraszam, gdzieś koło godziny 14. I pozdrawiam wszystkich. I siemano.